Cześć, witam Was wszystkich, z tej strony Krzysiek, Chris Coach Trener. Obecnie jestem w nadmorskiej miejscowości Niechorze, jest tu naprawdę bardzo pięknie. Polecam Wam tutaj przyjechać, w szczególności latem, jest tu naprawdę wiele atrakcji. Jest to mniej więcej 40 minut jazdy samochodem od Kołobrzegu. Dzisiejsze krótkie wideo będzie poświęcone wampirom emocjonalnym, tak zwanym ludzkim pasożytom. Są to po prostu osoby, które zmieniają nasz stan emocjonalny z pozytywnego na negatywny. I my powinniśmy się tych osób pozbywać jak najszybciej z naszego życia. Bardzo często są to ludzie z naszego najbliższego grona, tak? Czyli mogą być to nasi rodzice, partnerzy, brat, siostra, znajomi, przyjaciele, tak? A więc powinniśmy wyselekcjonować te osoby. Jeśli chodzi o naszych rodziców, no nie jest to łatwą sprawą, aby od razu się od nich odciąć, aczkolwiek powinniśmy się zastanowić nad tym, aby z tymi osobami po prostu spędzać ograniczoną ilość czasu. Jeżeli chodzi o znajomych i przyjaciół, powinniśmy po prostu się z tymi osobami pożegnać jak najszybciej. Kolejną sprawą to są te cechy tych osób, tych wampirów emocjonalnych. To jest przede wszystkim to, że czujemy się przez nich wykorzystywani, tak? To są jakby działania w jedną stronę. Te osoby potrzebują pomocy, zawsze wiedzą, gdzie nas znaleźć, tak? Dzwonią do nas, nie dają nam spokoju, a z drugiej strony, jeżeli my potrzebujemy pomocy, tych osób nigdy nie ma, tak? One zawsze mają coś ważnego do zrobienia w tym czasie. Kolejną cechą takich osób to jest to, że one są negatywnie nastawione do świata, tak? Narzekają na wszystko i wszystkich. Obojętnie w jakiej sytuacji się znajdą, zawsze jest coś nie tak. Również są to osoby z tak zwanym po angielsku split personality, czyli osoby z podwójną osobowością, czyli one mogą być jednego dnia spokojne, a drugiego dnia jest zmiana o 180 stopni i na przykład są agresywne, a więc to jest po prostu, to jest taki jedna z tych cech tych osób. Również są to osoby z zaburzeniami borderline, a w szczególności właśnie kobiety, czyli są to osoby, które są niezrównoważone emocjonalnie, a więc naprawdę taka osoba, jeżeli mamy taką osobę w rodzinie, czy jest to nasz partner lub partnerka, albo znajomy, naprawdę może nam zniszczyć życie. Musimy bardzo na to uważać. Kolejną taką cechą tych osób jest to, że one obgadują wszystkich także dookoła, również nas. W towarzystwie wzbudzają awantury, często właśnie przez nich są powodowane również sprzeczki, a więc my później jesteśmy jakby młotem a kowadłem, później musimy to wszystko załagadzać, tak? Kolejną cechą takich osób to, że tak jak powiedziałem, zmieniają nam stan emocjonalny i my przy nich czujemy się po prostu zdołowani. Zabierają nam te pozytywne naszą energię i zamieniają na negatywną. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, kliknij share na dole. Więcej osób będzie mogło zobaczyć ten filmik, a może komuś ten filmik może pomóc. Ja będę na bieżąco wrzucał inne filmiki w tej tematyce rozwoju osobistego. Również polecam zaglądać na mój fanpage na Facebooku Krzysztof Chris Kamiński Personal Trainer Coach oraz na moje konto na Instagramie Chris Coach Trainer. A więc na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się i pozdrawiam Was wszystkich. Cześć.